No tak pięknie to się jeszcze nikt nigdy do pandemii nie przygotował. WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam was moje wany w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś spotykamy się z Playmobilami. Ja wiem, wy już się domagacie, wy już chcecie wszystkich prezencików, które dostałem na ostatnie drugie urodziny kanału. Spokojnie, one będą. Jednak są rzeczy ważne i ważniejsze, moi drodzy. Nie zapominajcie, że mamy pandemię i maseczki są ważne. A Playmobil właśnie nadało dwa magazyny, w których obydwie postacie mają maseczki. No więc czy można się lepiej przygotować na pandemię? Chyba nie, moi drodzy. Jeden z magazynów jest magazyn Playmobil Pink, czyli wersja różowa, czyli ta bardziej dla dziewczynek przeznaczona. Aczkolwiek pamiętajmy, by tego tak nie dyskryminować. Magazyn kosztuje 12,99, zawiera figurkę dentystki z narzędziami, ale w środku są też delfiny, ale bardziej na obrazkach. Co ciekawe, moi drodzy, w ogóle pojawi się nowy magazyn, jest to Playmobil Nevermore. Pisząc nowy magazyn, mam nadzieję, że to nie jest wydanie specjalne, a coś stałego. No cóż, przyjrzymy się, zapytamy wydawcy, może się uda też zrecenzować. Moi drodzy, sam magazyn oczywiście jest w tematyce lekarskiej, no bo wiadomo, że zawsze te magazyny w jakiś sposób są związane z figurką, którą zawierają. Podobnie jak w magazynach Lego, oczywiście są tutaj również plakaciki na środku, zagadki, łamigłówki, być może nawet kolorowanki. Kurczę, przeglądałem to, ale nie pamiętam co kolorowanki. Natomiast na pewno są jak zrobić ciasteczka w kształcie zębów. Fuj, w ogóle swoją drogą, tak serio, jak ja w ogóle myślę o dentyście, to... A tu proszę, prezentacja innych zestawów, które jeszcze możemy sobie nabyć z Playmobila. Są rzeczone nie tylko delfinki, ale i inne zwierzątka. Tak jak mówiłem, łamigłówki. No cóż, jest gra, ale kolorowanki w tym numerze nie ma. Natomiast są na pewno nagrody i prezentują się one w taki oto sposób. Co natomiast zostaniemy w następnym numerze. Coś całkiem oryginalnego, ponieważ jest to konik. Cóż, ja odkąd mam te Playmobile, zawsze była figurka. A tu proszę, w końcu coś innego, w końcu jakiś zwierzeczek. I nie powiem, ja się tym jaram. 23 września już, więc będziecie w szkołach, no ile pandemia oczywiście znowu nie zaatakuje, to będziecie w szkołach. Na końcu jeszcze karty do gry, więc również taką gierkę możecie znaleźć, którą możecie wyciąć sobie do plecaczka. Drugim magazynem natomiast jest Lego Playmobil w wersji Blue, chyba się powinno nazywać, chociaż nie mamy tu napisanej nazwy. Również kosztuje 12,99, jest to również numer 4 na 2020, ponieważ jest to dwumiesięcznik, a znajdziemy w nim figurkę, no tutaj strażaka, prawda, w takiej wersji jeszcze z... wersji z maską przeciwgazową i siekierą, więc w pełni są przygotowane na każdą pandemię, nawet pandemię zombie. Moi drodzy, komiks, tak jak tam w tym przypadku, również jest tu związany z figurką, natomiast jest też trochę wakacyjnie, no w końcu są wakacje, takie pamiętniki z wakacji, można by rzec. Jest reklama, o dziwo, to jest różowego, a w różowym chyba nie było niebieskiego, a przynajmniej nie kojarzę, ale na przykład na obydwóch jest tego Nevermore zapowiedź, więc no ja się na pewno będę chciał mu przyjrzeć. Tak samo jak i tam mamy również tutaj i plakat, i wszystko dokładnie tak samo jak jest to numer, tylko właściwie w sensie, wiecie, ten sam schemat, ale inna treść. I mi się to bardzo podoba, wiecie, że tutaj takich wielkich zmian w życiu nie mamy. Już ten rok dostarczył nam wystarczająco wiele zmian, prawda? Najpierw był mój kanał gamingowy, później nie było mojego kanału gamingowego, później znowu jest mój kanał gamingowy, już o COVID-ie to nie wspominam, o CD Action też nie wspominam, moi drodzy. Dużo się dzieje, więc fajnie, że taka stałość w miarę jest w tych magazynach. Tutaj również mamy taką grę planszową, czy na końcu mamy grę? Nie, na końcu tu mamy akurat do wycięcia pocztówki. Tutaj mamy konkurs taki, gdzie zdecydowanie strażackie nagrody można wygrać, a w przyszłym numerze jest galaktyczny policjant. Mi się podoba to, jak ta gazetka skacze po tematach. Lego City tak nie skacze po tematach, a szkoda, bo kurczę, chciałoby się, by aż tak mocno skakało. Tak mówię, możecie cztery pocztówki sobie wyciąć, wysłać do znajomych z wakacji na przykład, i jeżeli jarają się Playmobilami, to będą w siódmym niebie, jeżeli się nie jarają, to będą tylko w niebie szóstym, moi drodzy. Otwórzmy sobie strażaka, który jest w takim oto blisterku, tym przezroczystym. Ja wiem, ostatnio w ogóle troszkę więcej tych Playmobili u mnie na kanale, ale mam nadzieję, że wam się to podoba, chociaż patrząc na wyświetlenia, one mówią trochę co innego, ale liczę, że kiedyś was przekonam, bo naprawdę Playmobile są kurczę spoko, powiem wam szczerze. Mamy już strażaka odpakowanego. Jak wygląda strażak, zaraz się przyjrzymy, ponieważ mamy tutaj jeszcze panią dentystkę, która ma jeszcze, o widzimy tutaj, samo patrzenie na to, serio, aż mi kurde, nie dobra, nie widać gęsi, nie, naprawdę, nienawidzę dentystów, musicie wiedzieć, ja nienawidzę, kurde, jak byłem mały, się nie bałem dentystów, serio, serio, nie udaję nic. Ja wam powiem tak, jak byłem mały, nie miałem problemu z chodzeniem do dentysty. Wybaczcie, że tak mówię dziwnie, ale naprawdę, no patrzcie, no gęsią skórkę mi się tu chwilę pojawia. No samą myśl, taka nieprzyjemna gęsia skórka, to nie jest miła gęsia skórka.
byłem mały, bo chodził do dentysty. Spoko, plaża wywalone, nie? Dawaj pani, jedziemy z tym zębem. Teraz jestem dorosły, na przykład moja ostatnia wizyta u dentysty. Niepoważnie mówię. Sama myśl, jak ja myślę o tych zębach i o tych... Ja słyszę ten dźwięk, mój drodzy, jak na memie. Słyszę ten dźwięk. Ostatnia moja wizyta skończyła się tak, powiem wam szczerze, że miałem mieć na wyrwanie zęba. Pierwszy wyrwany, oczywiście nie licząc z dzieciństwa, ząb w moim życiu. Serio wam powiem, uciekłem stamtąd. Poważnie uciekłem od dentysty z poczekalni, ale dziewczyna zaczęła na mnie krzyczeć, jak wróciłem do domu, że co ja robię, mam tam wracać. I wróciłem i wyrwali. Okazało się, że faktycznie nie boli nieźle, ale wiecie, trauma została, nie? Pani dentystka ma takie dwa oto narzędzia. Jednym z nich jest takie, no nie, no to stricte narzędzia, no naprawdę, dentystyczne. Rękawiczki ma, lusterko i do grzebania. Jej, jak to do grzebania to zło przecież, ja to czuję na zębach. Maseczkę ma, co jest fajne, maseczka się może zdjąć, jest taka ona, widzicie, połowiczna. Ta pani, nie wiem, znaczy ja się rozumiem, że jako dentystka się może uśmiechać i nie dziwię się, że zakrywa tą twarz, no przecież jakbym się tak w twarz śmiał dentysta, to ja bym mu coś zrobił chyba. Nie, spoko figurka, tym bardziej jak widzimy tutaj, wyjmiemy te gadżety, to nie musi być wcale pani dentystka. Ma ona taki gadżet, aczkolwiek on jest tak trochę zmięty. Ja mam pytanie, czy on ma być tak zmięty, czy to niestety jest wada fabryczna. Wydaje mi się na tyle twardy plastik, że on ma być tak zmięty. Nie, wybaczcie, ja to nie będę patrzył, ja to nie mogę patrzeć. Mówię serio, teraz zupełnie brzmi, ciarki przychodzą po tym i w ogóle, no, masakra. Strażak natomiast również przygotowany na pandemię, ponieważ ma on maskę gazową, jak widzicie. Maska gazowa jest gumowa, w ogóle bardzo łatwo ściągalna, więc ja się boję, że gdzieś w akcji mogłaby mu ona spadnąć, a to by było przecież raczej niepożądane. Bez maski wygląda w ten sposób, również hełmu można przecież oczywiście zdjąć i już to nie wygląda, w sensie, no wiadomo, że to jest strażak, ale równie dobrze mógłby chyba czyścić miasto. Natomiast maska, mówię, troszkę, nie, ona się tu ładnie chowa w włoskach, więc nie widać, że nie ma kontynuacji. Kask jest spoko, z nadrukowanym tutaj tym, no i jeszcze to zabezpieczenie jest elegancko. No i mamy jeszcze tutaj siekierę, moi drodzy. Nie, jest naprawdę ok. Ja Playmobile lubię i lubię je coraz bardziej, ale aczkolwiek lubię same figurki, bo same zestawy tak średnio. Jeden testowałem, średnio mi przypadł, może jeszcze jakieś potestuję, nie wiem, zobaczę, przekonamy się wkrótce, moi drodzy. Dzięki, że byliście tutaj ze mną. Pamiętajcie, że innych Playmobili też było u mnie pełno na kanale, bardziej crazolowych, więc warto również odwiedzić inne recenzje. Warto zasubskrybować mój kanał, wszak jeszcze tych recenzji będzie dużo, będzie ich naprawdę, będzie ich dużo. Nie tylko Playmobilowych, ale i ogólnie podróbkowych, alternatywowych, więc warto. Dzięki, że byliście, mam nadzieję, że widzimy się również wkrótce. Bye!